czyli jest coś niedużego. Może być płotka. I tak mówię, jest płotka. Okej, dobrze, ściągniemy skisłe masło z Carluso i założymy z Carluso, ale truskawkę snużącą. Czerwony kolor może bardziej da radę. Od tej więc siedzi kolejna płotka, no to już większa trochę, ta wymiarowa jest ładna. Rafał na odległościówkę, no i wędkujemy, a ja zakładam tym razem snużącą z Carluso truskawkę i przerzucam zestawy i zobaczymy, co na to. Pyknie, przerzucone, truskawka pinka, zobacz jaka ładna tafla. Rafał coś tam skubie, o, branko, widziałem, przynurzyło, ale malutka, tym razem mała, ale na odległościówkę ma jakąś zabawę z tymi drobnymi płotkami. Wędkujemy, ja rozbiorę, zdejmę. Zobaczcie, jaka czysta woda. Tu dwa raczki tańczą z sobą. Zrobiło się w miarę ciepło. I wędkujemy. Próbując coś złowić fajnego. Jeśli truskawka nie da rady, mam jeszcze kilka przynęt, więc będziemy kombinować. Ok. W końcu jest coś, bo przestój trochę, ale jak widzicie, co zrobić, ryba nie jest aktywna. Masz? No, Rafał, płotkę na odległościówkę, ładna, wymiarowa, a ja prawdopodobnie pana leszczyka, ale oby się ruszyło. Aby się ruszyło. Co to jest, karpik? Za bardzo mi idzie. To chyba lesio nie jest. To chyba nie jest lesio. A nie, jednak. Jednak. Lesio. Cóż, wysypkę tarłową już ma, delikatnie u góry. U góry siedzi coś na piaskową. Nie wiem. Ale sygnalizator mi, wiesz, nie grał. Tylko widzisz, bomba była u góry. Zwracam uwagę na to. Chyba bateria znów siadła, albo coś tam nie hula. Leszczyk będzie. Ale dopiero co zarzuciłem piaskowa. Ile była? 5 minut w wodzie. I od razu bomba w górę. I leszczyk. Tak ci mówiłem, że to jest pewniak.
Carluso, stała, nic. Biała, truskawkę założyłem, nic. No a ta i od razu. Lesio. Czyli nie ma co marudzić. I jak widzicie, piaskowa. I taki gruźliczek. Baja. Przerzucamy zestaw. Tu mam branie w dół jedzie. Nie wiem, chyba nic nie ma. Ale akurat przerzucimy. Chyba, że coś drobnego, ale nie. Chyba, że płotka albo leszczyk mały. Bo bardzo drobne. Daleko zarzucony. Jest coś, ale coś drobnego. Jaś! No. Nie, płoć! Zobacz, jaka piękna płoć! Drodzy Państwo, zobaczcie, jaka piękna płoć. Piaskową. Zdjęcie jej zrobię. Ze 3 dychy ma. Przekładam. Zobaczcie, przekładam na drugą metodę, a tutaj jak wisi żyłka. Wszystko wisi i prawdopodobnie ryba się zacięła. I znów coś siedzi. Chyba, że spadło. Tak mówię. Drugą przekładam na metodę i dwoma będę obławiał metodę. Z tego względu, że czuję, że rzadziej mogą być ryby, ale fajniejsze. Nie, Lesio. Lesio, na którą nawet Lesio. Więc przerzucimy obydwie. Drugą przerobię. I mamy kolejną rybkę złowioną na metodę. Ok, baja. Rafał coś ściąga. Zobaczymy co. Nie? A to będzie lew? Karp. Może być zarybieniowy karp, nie? Tak. Karpik zarybieniowy. Czyli mały kroczek. No zobaczcie, widzicie? Mały, nieduży kroczek. Jaś! To nie jest płotka. Rafałku. Jazik, dobrze. Jazik, bo no. Drobne łuski. Zgadza się. U mnie spadła. Te spadła. U mnie też. Ale coś zaczyna się dziać. Godzina 13:50. Więc nie poddajemy się. Obławiamy dalej tą miejscówkę. Przerzucamy zestawy. Jest pytkę.
Spadł. Lesio był. Ale spadł. Okej. Przerzucamy. Dalej. Nie zdążyłem nabić nawet podajnika. Tu na drugiej odjazd. Tym razem różowy Rangers. Zobaczymy, co mi dał. Do kumpla mówię, że to jest raczej klasyk, pewniak na wodach PZW. Jedna z pierwszych przynęt wyprodukowanych z firmy Rangers. No, zobaczmy, co dała. Tam był les, co spadł, a tu zobaczyć, co leszek. Leszek, tak mówię, pomarańczowy Rangers i lesio. Taki nawet fajny. Więc baja. I przerzucamy obydwie. Zbędek, czyli na tamtej piaskowa, a tutaj pomarańczowy Rangers. No. I co mamy? I co mamy, drodzy Państwo? Nie, zobaczymy, co. Ale do góry, na dół. Takie niezdecydowane branie. Oczywiście Rangers. Pomarańczowy, orange, czekoladę. A ty co masz, karpia? Karp? No jeszcze dzisiaj karpia nie miałem. Widzicie, coś bierze Rafał karpia kolejnego, a ja chyba leszczyka. Karpika. A ja... O. A ja... Co to było? Leszczyk. A ja leszczyka, który się spiął. No i dobrze. Więc... Widzicie, sztycy nie ma, tak to by ją podebrał i tak to muszę podciągać, bo zapomniałem sztycy, tam tylko leży kosz. Więc tak mówię, pomarańcza i piaskowa dzisiaj dają ryby na tym zbiorniku, więc przerzucamy i wędkujemy dalej. Rafał, znowu karpia. Leszcz. Tym razem leszczyk. No to fajny już, nie? Względny. Pod zawody. Pokaż. O, widzicie. Pod zawody. Pod zawody. Pod zawody. Wędkujemy, godzina 15:11, jeszcze mamy sporo czasu na wędkowaniu i czekam na te fajniejsze rybki. Dużo rybek spada, ale coś się zaczyna dziać, nie inaczej. I siedzi. Kolejne takie branie niezdecydowane, widzicie, ale coś jest, zobaczymy tylko co. Ja sobie myję pudełeczka, tak aby mniej więcej były czyste. I takie branie niezdecydowane.
Lesio. A ty karpik? Ty karpiki, ja leszczyki. Rafał, karpiki. A ja leszczyki już ma. Zobaczcie. Będą niedługo się tarły. Zobaczcie. Baja. No i wędkujemy dalej. Karpik. Ura. Same karpie ci idą, nie? A ja ani jednego karpia. Widzisz obok, a... Chyba, że te co wciąć nie mogę i spadają. Założymy teraz Ringersa wyblakłą. Czyli tego pink. Szóstkę. I zobaczymy. Tu Ringers pomarańczowy, tutaj różowy. Duża foremka. I cieszę się, bo wykorzystam zanętę. I już na następnym wypadzie będzie świeża mieszanka, a nie trzy razy odmrażana. Więc to mnie cieszy, że przy następnym wypadzie na ryby będzie świeży towar. Że będzie świeży towar. Nie widzę czyżby do brzegu. Branie do brzegu. Branie do brzegu. Bo delikatnie opadało i co mamy? Coś jest. Coś jest. No chyba tak. Puściło. Puściło. No ale ja tak przeważnie mam, widzicie. A to Ringers biały. Teraz dałem tamten. Ale ryba spadła. Więc przerzucam, ale muszę najpierw naciągnąć tą prawą wędkę. Kolejna. Może być karpik, bo bije. A zobaczymy, co to jest. Nie. Lesio. No i zaraz spadnie znów, bo nie ma podbieraka. Nie, tym razem jest. I tak mówię, Ringers to Ringers. Okej. I taki płyń. Ale jak to mówię ja, oddaj przynętę i wędkujemy na tą samą. Zawsze to jakaś oszczędność przy amatorskim łowieniu. Tak, aby mniej więcej kolor, delikatny smak był. Nabijamy podajnik i przerzucamy zestaw. Znów pomarańczowy. Różowy na razie bez ryby. Ringers piaskowy też dawał radę, ale ściągnąłem tak, aby zobaczyć na inne kolory co i jak.
Zaraz założymy green Przemka Solskiego. Dzisiaj też dał jakąś rybę. Zobaczymy jak dalej. Zabawa jakaś jest. Co to jest? Znów płoć czy leszczyk? Leszczyk. Prawidłowo zapięty, bo za gębę go się owinął. Zobaczycie sami. Tylko się owinął, ale prawidłowo zapięty. I mają tom, wiesz? Zobaczcie, do tarła się szykują. Ok. I płyń. Więc z powrotem na to samo i jedziemy. A na drugiej jeszcze z 20 minut i założymy od Przemka zieloną green, bo też dzisiaj dała jakąś rybę. A na razie obławiam tą miejscówkę Rangersem. Pomarańcz, czekoladę. Zanęta pomału się kończy. No i dobrze, cieszy mnie to. Chociaż nie dowoził z powrotem kolejny raz. I przyszły wypad już będzie ze świeżą mieszanką. Widzicie, w dużą foremkę ładuję. Podajnik Prestona, ale z SP foremka, żeby jak najwięcej towaru posłać. Szybciej się skończy. I tak to mniej więcej wygląda. Owinęło mi się tutaj. Ok. Więc machamy. Jest pytka. Ok. Ok, dobrze. Zakładamy green. I zobaczymy z powrotem na tego śmierdziela, czy coś będzie, jakieś wskazanie. Jedna ryba już była, więc salmon green dał jedną rybę dzisiaj. Ok. Więc przerzucamy na zielonego salmona. Drodzy Państwo, jest taki temat, że nornica rąbnęła Rangersa. Rangersa wypranego, różowego. Widzicie, jakie łowne są. Rangers to Rangers. Zobaczymy, drodzy Państwo, czy Rangers piaskowy też będzie tak łowny dla zwierzątka. Więc zobaczymy, czy piaskowy Rangers też będzie bardzo łowny, czy to dla zwierzątka, czy dla rybek.
Pokazuję. I jak widzicie, drodzy Państwo, piaskową też skubnęła. I bo piaskowa też jest bardzo łowną przynętą. Ale nornica ma parcie na szkło. I nornica ma parcie na szkło. Widać, że nam się rodzi nowa gwiazda YouTube. Dobra, okej, jak zwierzątko sobie szamie, a my dalej wędkujemy, pilnujemy wędek. Godzina jest 16:15, 18:45 zawijamy się na Kielce. To mamy jeszcze niecałe 2 godzinki wędkowania, bo później dojście, trzeba się zwinąć. Więc drodzy Państwo, 2 godziny ostatnie wędkowania i zobaczymy, co nam przyniosą. Dobrze, krótko i na temat. Z powrotem zielony salmon. Mamy ponad godzinę, prawie półtora na wędkowanie. Jeszcze to może coś się złowi. Więc przesypałem w takie coś. Tak, bo pomyłem sobie foremki. I w tym teraz trzymam resztki zanęt. Resztę wysypałem tam dla nornicy, która szamie ogryska od Rafała w ten sposób. Okej. Wędkujemy. Jak zluzowało. Ryba się praktycznie chyba zacięła. Do brzegu siedzi. To zobaczymy, co. Branie do brzegu. To bardzo do brzegu popłynęło. Green. Od Sławka. Od Przemka. Sławka, Przemka. Od Przemka Surskiego, Lechol. I z rakiem. Widzisz, rak spadł. Tak. I tak widzicie, żeby nie być gołosłownym. Zobaczcie. Zielona przynęta od Przemka. Ileś o takiej za 30 parę centymetrów. Nie więcej. Baja. A ja przerzucam na tą samą. I wędkujemy jeszcze przez godzinkę. Widzicie, 2 zanęty zmieszałem, czyli do metody i do klasyka. Wyszła taka papa, ale już 4 raz jej nie będę zamrażał. 4 raz nie będę zamrażał, więc wędkujemy dalej. Rafał, co masz? Karpik bije. O! Jaś ładny. I to ładna ryba. Kleń. Nie. Drodzy Państwo, zobaczcie. Jaki ładny
Tleń. Czy jak? Tleń. Kleń. Pokażę to. Kleń. No zobacz. Na zdjęciu. No. Kleń. Kleń, mówiłem. Zbiornik. Hicior dzisiejszego dnia. Hicior. Mówiłem, że kleń. Zobacz, zbiornik, nie? Z rzeki spływa. Rzeki, ale gdzie tam do rzeki? Trochę daleko. Mój Boże, po tego męczu. I tam. Na Ringersa, tak? No. No widzisz. Zobaczcie. Zrób mi zdjęcie. Zrobię ci zdjęcie. Już. Poczekaj, nagrywa się. No zobaczcie, tylko nie rzucaj go z ziemi, go puść. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki ładny klenio. Płyń. Zobaczcie, warto nieraz poczekać i taki klenik zbiornika, czyli nie z rzeki. No, 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 albo weftę, albo weftę. No, decyduj się. Albo w górę, albo w dół. I znów Ringers pomarańczowy. I znów jakieś drzazgi. Ale wiecie, jak nornicy mojej dzisiaj pasowało przynęty Ringersa. Jak nornicy pasowały przynęty Ringersa, to jednak łowne są. No ale znów chyba pan Lesio. Więc tak jak mówię, godzina 17:15, po 18:00 zawijamy się, to więc niecała godzinka. I tak to mniej więcej leci, czyli machaj wędą. Ryby będą, nie inaczej. Dołem uspokoimy trochę rybę, bo trochę szarżuje. Niewielka, ale... Jeszcze karpiać się nie miałem, Rafał. Ty klenia miałeś, to wiesz, wiadomo co. Nie wiadomo co. Może jakiś aligator. Rekin. Bezzębny. Karp. No. Nie miałem karpia, to mam, czyli kroczek, nie inaczej, czyli kroczek, nie inaczej. Płyń, byku, nie daj się złowić i rośnij duży, okrąglutki, tak abyś później smakował komuś na święta. Czyli dublet był, ale na jednym nie ma, a na drugim trzymam. Czyli zaraz przerzucimy. Tutaj nie ma. A tutaj była, a nie wiadomo czy będzie. Nie, tu jest dalej. Czyli dublet w jednym czasie, ale... Jedna tylko rybka jest. No kolejny zaczep. Nie wyszło. To nie będzie karp, bo nie bije. Co mamy? Nie będzie karp. Karpik. No jeszcze w krzaki weszedł, widzicie? Nie bił, bo z gałęzią szedł. I taki maluszek. Wracaj. Wracaj. A ja przerzucam obydwie wędki.
Lesio. Leszek. Najładniejszy. Zejdź, pokaż widzom. Później długo będziemy kończyć. Pokaż. O, i taki Lesio. Ok. No, tu już następne branie jeszcze. Nie zdążyłem podajnika nabić. Och, zaczęły się brania. Widzieliście, były dwie. Jedną przerzuciłem, drugą filmowałem kolegę z rybą. No i nie zdążyłem zarzucić nawet drugiej. To długo Ringers nie stał. Rybka. Nie w tą stronę, Leszczyku, nie w tą stronę. O, poszedł. A u mnie co jest? Zobaczcie, godzina 17:29. Po 18:00 będziemy się pakować. I rybki teraz ładnie współpracują. Spadła chyba. Nie, bije coś, bije. I ładna płodzi u mnie, ponad 3 dychy. Dobre 30 cm, metra nie miałem. I kleń ładny u kolegi. Widzicie. I karpiki. I leszczyki. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli machaj będą. Ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Płyń. Płyń. Tak. No udaję sztywnego, a to udawaj. Nie chcę spłynąć, to nie płyń. Odpłynął. A my przerzucamy jedną i drugą wędkę. Drodzy widzowie, od dzisiejszego ranka spada ciśnienie. Na tą chwilę jest 116. Zobaczcie sami. A było 124, czyli pomału spada. Ostatnie dni wzrastało, a od rana trochę spadło. Jest 116, a było, zobaczymy, 121 było, a jest 116, czyli spada. No i niedługo będziemy kończyć. Ja już jedną wędkę zwinęłem, tak aby było mniej. Jeszcze jedną zanęta resztka, resztę myszką i pozbyłem się już tej zanęty, z którą jeżdżę i 3 razy ją odmrażam, zamrażam. Więc pomału będziemy kończyć. Jeszcze, tak mówię, z pół godzinki i zawijamy się na Kielce. Coś delikatnie pociągnęło. Być może raczek. Tak jak mówię, to ma jechać, gwizdać i świstać. Tutaj nornica buszuje, czyli dwie. Resztę zanęty wysypałem jej tam. Będzie sobie szamała. Godzina 17:49. Tak z 20 minut i pomału będziemy pakować już resztę sprzętu. I pomału będziemy kończyć. No ale przez te 20 minut zobaczymy jeszcze, co uda się złowić. Więc wędkujemy dalej, dalej. Jest pytkę. 18:03, więc pomału kończymy tą imprezę. Pakujemy się. Jak jeszcze coś będzie na końcu, to zobaczycie. Więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Rybki dopisały tak, jak widzieliście. No i leciało tak, jak zobaczyliście to. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza z Rafałem. Cześć. Jedziemy na Kielce. Siema. Pozdrowienia dla wszystkich wędkarzy. Okej, narka.